Siemano wszystkim, tutaj Mateusz i witam w kolejnym takim troszeczkę bardziej luźnym odcinku, w którym tak w skrócie pokażę wam jedną przełomową rzecz, która tak naprawdę wszystko zmienia w moim całym stanowisku. Bo zauważyłem taką rzecz, że wszyscy lubią oglądać na przykład moje stanowisko komputerowe, albo po prostu ludzie lubią mieć ładne stanowisko komputerowe do grania, ale istnieje jedna rzecz, trochę nieoczywista, bez której tak naprawdę nawet najlepsze stanowisko komputerowe będzie do niczego. A tą rzeczą jest po prostu router. Także cóż, przed państwem ROG Rapture GTX 6000. Dobra, także ja sobie będę pomału ten router rozpakowywał i przy okazji troszeczkę wypowiem się na ten temat, co poruszyłem na początku filmu, czyli że router jest najważniejszy w całym stanowisku. Zakładając, że kupujecie sobie na przykład nowy komputer, czyli wiadomo, wszystkie nowe podzespoły, nawet kupicie nową i najlepszą kartę sieciową i okej, macie taki komputer, ale w sumie co z tego, jeśli równocześnie macie router na przykład sprzed 10 lat, który wam zakłóca całą pracę komputera i po prostu ogranicza możliwości. I ten router jest w ogóle routerem gamingowym. W ogóle co ciekawe, co widać już jak się go wyjmie. Dobra, i teraz ważna sprawa. Bo router to zazwyczaj nie jest coś, co wymienia się co miesiąc, więc jeśli ja na przykład już raz na jakiś czas muszę coś takiego wymienić, no to dla mnie fajnie, jeśli połączenie tego wszystkiego będzie proste, no bo ja tego nie robię na co dzień, więc na przykład dla mnie duży plus, że tutaj nie ma za wiele elementów, to po prostu są nóżki, jak tu przy każdym routerze, instrukcja z książeczką, kabel do routera i po prostu zasilacz, który się podłącza do gniazdka. No dobra, elementów może nie ma za dużo, ale zobaczmy, jak ja sobie poradzę z przykręceniem tego wszystkiego. A, no po prostu trzeba palcami, nie? To można było się domyśleć. Dobra, i zobaczcie, minęła dosłownie minuta, ja mam praktycznie już cały router zbudowany i zostały mi dwie wiązki kabla, także bardzo minimalistycznie i mnie to też bardzo cieszy, bo tak jak mówię, no raczej nikt routerów za często nie zmienia, więc jak już ma się tę możliwość, no to najlepiej, gdyby po prostu było to najprostsze. Dobra, mili państwo, okazało się, że ten kabel, chyba mogę go nazwać, że jest to jedność, bo po prostu się ze sobą łączy, czyli jest jeszcze prościej, po prostu wtyka się go w ten sposób. No i wydaje mi się, że została już ta najprzyjemniejsza część filmu, czyli po prostu podłączenie, stestowanie, opisanie. Jak leży z daleka, wygląda trochę jak taki dron, który miałby odlecieć. Może będzie komar rozstraszał? Nie wiem. To wygląda tak, jakby miało to się podłączyć do prądu. Tak też zrobię, a to wygląda dokładnie, jakby do routera trzeba było to podłączyć. Okej, moi drodzy, i właśnie przed sobą mam kabel od internetu, który za chwilę podłączę do tego routera, żeby po prostu sprawdzić prędkość. No właśnie, ale zanim podłączę ten kabel od internetu do naszego nowego routera od Asusa, to podłączę go jeszcze na chwilę do starego mojego poprzedniego routera, aby po prostu sprawdzić prędkość internetu przy moim obecnym routerze, jeszcze który nie jest zmieniony. Okej, i pokazuje mi 17 mega pobierania, co jest mega dziwne. Podłączymy sobie ogólnie kabelek do Asusa. Dobra, najpierw trzeba ten router włączyć, włącza się tym przyciskiem i on od razu się tak fajnie podświetla na czerwono. Podłączamy. Dobra, no i ponownie jestem na tej samej stronie i ponownie klikam start. No jestem kurde ciekaw, oby było coś więcej. Wow, wow. Ej, szczerze, ale to jest dziwne, bo ja mam w ogóle prędkość internetu wykupioną na bodajże 300, nie? Ale nie, dobra, widać, że opada troszeczkę. Ale teraz tak naprawdę doszło do mnie, jak po prostu przepłacałem za internet, nie? Bo przez to po prostu, że router miał, o kurde, ograniczenia, to zauważcie, że ja miałem mniejszą prędkość internetu, a płaciłem jak za większą, nie? Czyli tak naprawdę routerem można sobie odblokować nowy poziom po prostu internetu, nie? Także cóż, póki co nasunęły mi się takie wnioski, że jeśli ktoś na przykład wykupił sobie dany pakiet internetu i ma mniej i jest denerwowany, to właśnie może zamiast dzwonić do sieci i się pytać, o co chodzi, no to może warto poszukać czasem właśnie problemu u źródła, czyli na przykład zobaczyć, nie wiem, czy router nie jest bardzo zakurzony, czy w ogóle nie ma więcej niż, nie wiem, 10 lat i po prostu, no co, kupić odpowiedni router pod siebie, tak? Także właśnie przed chwilą zrobiliśmy najprostszy test, jaki tylko można było zrobić, czyli po prostu porównanie prędkości. A teraz mogę was trochę zaskoczyć, bo powiem o specyfikacjach i się okazuje, że ten router ma w sobie połączenie Wi-Fi 6, które obsługuje, uwaga, prędkość internetu do 6000 megabitów na sekundę. Ponadto druga ciekawa i w ogóle funkcja, z którą ja się pierwszy raz spotkałem, czyli po prostu funkcja 3-stopniowego przyspieszania gry. Polega to na tym, że router jakby bierze dane pakietów z gry i na każdym etapie wysyła je po prostu do serwera. Dzięki temu po prostu można jakby jak najbardziej zmaksymalizować połączenie, jeśli chodzi o jakieś gry multiplayer. Oczywiście tych funkcji, jak pewnie się domyślacie, jest mnóstwo, ja powiem tylko o tych najciekawszych. I kolejna, trzecia i bardzo ciekawa moim zdaniem funkcja, to jest darmowy pakiet zabezpieczeń sieciowych. I jak mówię ciągle o tym routerze, który jest od Asusa, to myślę, że warto też wspomnieć o czymś takim jak GeForce Now. Myślę, że z GeForce Now mogą akurat skorzystać wszyscy, ponieważ jest to taka platforma, na której możemy grać w gry bez ich pobierania na komputer. Tak samo możemy grać w daną grę, nawet jeśli nasz komputer nie spełnia tych minimalnych wymagań. I to wszystko
dlatego, że całość odbywa się w chmurze. Przez to nasz komputer nie jest bezpośrednio obciążony. A więc wyobraźcie sobie, że przez w sumie niepozorny router będziecie mieli możliwość w końcu grać w gry, na które wcześniej nie mogliście sobie pozwolić przez po prostu ograniczenia komputera. Albo na przykład sam fakt, bo dla mnie to jest nie do pojęcia, że w tym routerze siedzi czterordzeniowy procesor, co nie? Czterordzeniowy. No i teraz tak, podsumowując, ja pokazuję wam ten router, bo ostatnio szukałem czegoś, co będę mógł zabrać na wakacje i co będzie po prostu w porządku. A ten router po prostu traktuję jako taki niezbędnik, bo ma bardzo mocny sygnał, więc będę mógł sobie na nim, znaczy dzięki niemu pooglądać i Netflixa, jak będę na wakacjach, albo pograć w grę, jak będzie mi się nudziło. No i właśnie, ja nie wiedziałem, że routery od Asusa, szczególnie taki jak ten, ma na przykład funkcję jak Game First, czyli dosłownie optymalizuje sieć w grze. Co na chłopski rozum, myślę, można przetłumaczyć, że jakby wyciska ostatnie poty, abyśmy mieli jak najniższy ping w grze. Po prostu. I to wszystko dzięki routerowi. Bo nie dość, że pomaga w grach, to można sobie pooglądać Netflixa, Disneya, po prostu wszystko na nim można robić. A jeśli wy też chcielibyście kupić sobie właśnie coś fajnego na wakacje i nie męczyć się z internetem, to śmiało sprawdzacie link w opisie, możecie sobie poczytać dokładniej o wszystkich podzespołach, albo po prostu nawet zakupić. I co, to tyle, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia.